trochę i tak. Witamy na szybarny robót wielkimi brawami. Robót. Serdecznie zapraszam zespoły, które brały udział w przeglądzie, na płytę przed scenę. Nie chowajcie nam się z tyłu. Tak jest. Proszę Państwa, przy pomocy Państwa braw zaproszę tutaj do mnie naszego głównego gospodarza, pana wójta Jakuba Bronowickiego, i poproszę go o oficjalne otwarcie naszej imprezy. Proszę, wielkie brawa. Szanowni Państwo, pozwolicie, że jeszcze raz w imieniu własnym gospodarzy tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie powitam w słonecznym i zawsze radosnym Malinie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że już jesteście. Wiem, że niektórzy będą jeszcze dojeżdżali w trakcie naszej imprezy. Także proszę się martwić. Na pewno wszyscy, którzy dzisiaj do nas zajrzą, pojawią się na tej scenie. Dziękujemy serdecznie naszej orkiestrze Dętej za wstęp i za przemarsz. Myślę, że już wszystkich w Malinie pobudziliśmy do tego, żeby dzisiaj na tej scenie się przed sceną właściwie pojawili i z nami wysłuchali tego, co w naszych artystycznych duszach wykonawców gra. Bo akurat tak się składa, że ta muzyka wypływa z serca i z duszy tych wszystkich, którzy przed nami dzisiaj wystąpią.
tylko i wyłącznie temu zawdzięczamy ten piękny zwyczaj śpiewających wsi, który na terenie Malina już organizujemy w Franciszku 10 lat. Okazuje się, że to już mamy dziesięciolecie. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego wydarzenia i wszystkim życzę wspaniałych wrażeń. Jak zawsze mam nadzieję, że to, co dzisiaj nasze zespoły nam zaprezentują, uraduje was, ucieszy i z wspaniałością pożegnamy lato, a przywitamy jesień, bo tak się składa, że jesteśmy akurat w takim dniu, który łączy te dwie pory roku. Wszystkiego najlepszego. Dużo radości, uśmiechu i wielu wspaniałych wrażeń. My serdecznie witamy naszych gości zaproszonych. Witamy pana wójta Stanisława Mójka. Rozumiem, że pan wójt jest już z nami. Jest. Witamy serdecznie. Tak jest. Witamy serdecznie panią dyrektor Ośrodka Kultury, panią Renatę Cybulską-Gaczałko. Witamy serdecznie panią dyrektor. A i gospodarze zapraszają serdecznie panią dyrektor tutaj do nas bliżej. Zapraszamy. Zapraszamy również serdecznie witając panią radną gminy z Malina, panią Edytę Wojtas. Witamy panią Edytę. Znaczy się na pewno była. Jeszcze niedawno. A tu jest. Ktoś się schowała. Cześć, jest on. Dobrze. No oczywiście musimy z wielką przyjemnością powitać panią sołtys naszej miejscowości Malina, panią Dorotę Kuletę. Witam serdecznie panią Dorotę. W imieniu pani starosty witamy serdecznie pana Wiktora Lubinieckiego, radnego powiatu. Witamy serdecznie panie Wiktorze. Ja myślę, że panie... I oczywiście no, w tym miejscu również bardzo, bardzo serdecznie witamy panią Sławomirę Misiur-Herman, również naszą radną powiatową i członka zarządu naszego powiatu. Witamy serdecznie panie... Również wielkimi brawami. Z tego co wiem, to pani przewodnicząca Rady Gminy jedzie do nas. Jedzie do nas, ponieważ z tego z pierwszej ręki mamy wiadomości od pani dyrektor. Też również przebijała się przez korki, które tworzą się właśnie teraz w kierunku Malina. Wszyscy chcą do nas dotrzeć na tą wspaniałą imprezę, więc chwileczkę będziemy musieli poczekać. Ale jak zwykle w Malinie, jak się coś dzieje, to nawet komunikacja, chociaż i tak już pięknie poprawiona, jeszcze nie wytrzymuje tego, proszę państwa. Już jest, proszę zobaczyć, jak jest nas sporo, za chwilę będzie jeszcze więcej. Również witamy radnych i sołtysów gminy Wisznia Mała. Witamy państwa, bardzo serdecznie wam dziękuję, że jesteście z nami. I witamy, proszę państwa, również tych, którzy poświęcają mnóstwo czasu, pielęgnując swoją pasję, zamiłowanie do folkloru. Do trudnego na Dolnym Śląsku folkloru, bo to jest taki tygiel wymieszany z różnych części nie tylko Polski, bo i z obecnej Ukrainy, Białorusi, Litwy i mamy z góry tutaj. Wszystko w tym naszym wokół Wrocławiu się dzieje. Natomiast my chcemy państwu już od razu na samym wstępie bardzo podziękować za to, że państwo swoim sercem pielęgnują tą wspaniałą tradycję ludową. Nie nowoczesnych, nie będziemy już wymieniać tych różnych gatunków, tylko to, co państwo nasze polskie, nasze ludowe, nasze słowiańskie, za to wielkie, wielkie dzięki i wielkie brawa. Witam nasze wspaniałe zespoły ludowe. Witamy was serdecznie i dziękujemy za przybycie. I proszę państwa, również witamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, całej gminy. Witamy gości, którzy przybyli, bo widzę goście... Tak, po twarzach widzę, że tak, mamy już całą ekipę z Wrocławia, widzę już i z innych również okolic na pewno będą do nas jeszcze przyjeżdżać. Witamy serdecznie. Proszę państwa,
Ja myślę, że... Ja się przyznam, panie Jakubie, chodziło o to, żeby orkiestra troszeczkę odsapnęła. Dlatego już widzę, że przestali sapać tym marszem, więc możemy spokojnie już, tak? Ja oddaję głos. Przekazujemy gospodarzu. Dzień dobry państwu. Poproszę pana Jana Lukasek do nas, za co chcemy bardzo serdecznie podziękować. Panie Janie, ubarwił pan tą naszą uroczystość jak co roku. Wspaniale. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mamy w naszym pobliżu taką cudowną orkiestrę. Panie Janie, po sąsiedzku, proszę państwa, każda nasza msza w kościele jest tak cudowna, tak jakbyśmy byli, proszę państwa, na najwspanialszym koncercie. Za co dziękujemy z całego serca. Oddaję głos pani dyrektor ośrodka. Ja, proszę państwa, ja myślę, że to owacje to na stojąco dla... I uważam, że dzisiejsza impreza Śpiewające Wsie jest już otwarta. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Wielkie brawa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
do zimowej czapki zrobiłbym se laszek, do zimowej czapki. Malinianie, proszę Państwa, brakuje mi tylko takiego dopingu, jak siatkarze grają daleko, daleko w Holandii, prawdę mówiąc, nie po chrześcijańsku, łupiąc wszystkich, którzy im się na parkiet tylko tam zameldują. Natomiast brakuje mi tutaj w Malinie, żeby krzyczeć, jesteście w domu. Malinianie, jak u siebie w domu? Dziewczyna odprowadź mnie za las, daj Boże jeszcze raz i
Państwa za... Thank you.
wielkie brawa. Ja zapraszam pana. Thank you.
Nie chodźcie mi tędy raz,
Thank you.
Złoty pierścień kupię tobie.
Przecież płynie z Malina. Dziękujemy bardzo za zaproszenie nas tutaj i pomyśleliśmy sobie, że Malinianie chyba mają jakieś przody u Pana Ponałucka, bo taka piękna pogoda dopisuje. Chyba nieźle się nam odbili wcześniej. A teraz chcemy Państwu powiedzieć takie nasze dzień dobry, przyjaciele. Mądra miłość w każdym dziele. Thank you.
Państwu dobrego wieczoru. Dopiero się zaczyna. Na razie są piękne warunki pogodowe, a też miejsce podziwiamy, bo przyjeżdżamy tutaj od lat. Widzimy, że to miejsce pięknieje. Gratulujemy bardzo Marianom tego właśnie miejsca i życzymy, żeby pod gwiazdami w Szczynie było dzisiaj miło tu na dworze. A ja sobie, o co tu, hej!
możemy zrobić lub nie zrobić. My dzisiaj radzimy. Nie pij, Aniu, Grześ, Agnieszko, Stefanie, nie pij dzisiaj wody. Nie wiem.
Ale babki, proszę Państwa, ja zapraszam, zapraszam jeszcze chwilę. Rzeszowianki, wielkie brawa. No i proszę Państwa, rozpoczęty recital.
Żurawie, żurawie, zrobiło nam się tak... Tak melancholijnie się zrobiło, tak się że jesień, że żurawie odlatują, ale co z tego, że żurawie odlatują, jak za chwileczkę na scenę, nie powiem, że przylatuje, ale równie z równą gracją jak żuraw, Jakub Bronowicki. Pan wójt oczywiście z pamiątkowym dyplomem. I nie tylko, bo dla każdego zespołu, przypominam, dyplom. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wam za obecność w Malinie. Jak zawsze możemy na was liczyć. Cieszę się bardzo, że nowe pokolenie zajrzało do Strzeszowianek. No notabene znowu same dziewczyny, no, ale cóż, my poradzimy. Te 250 to chyba za mało będzie. Nie wiem, coś musimy wymyśleć, panie Ewo, żeby nam trochę chłopaków przybyło do naszych zespołów. Kacia, się bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo prosimy przyjąć od nas podziękowania i prezent za państwa obecność wśród nas. Bardzo się cieszę. Niedługo będzie. Na naszym pięknym stole. Dobrze, już widzicie, już zagospodarowana świetlica. Ledwie się zaczęło budowanie, już mamy. A już jest. Już wszystko jest ustawione. Tak, bardzo się nie wiem, jaki to projekt, że już wiadomo, gdzie będzie wozą stał. To jest bardzo szczegółowe, jak widać. Serdecznie dziękuję również. No nie wiem, kto stawia, ale teraz tak. Zespół Strzeszowianki schodzi oczywiście z przytupem, jak to z tymi kotletami, a poproszę od państwa wielkie brawa. Oczywiście przypominam, że każdy uczestnik powiatowego przeglądu zespołów ludowych pod nazwą Śpiewające Wsie otrzymuje pamiątkowy kubek ufundowany przez starostwo powiatowe, również wspaniałe wazony wykonane przez naszego artystę plastyka, pana Grzegorza Glegołę. A teraz... Liczyłem dykcję, żeby się nie pomylić. Ja zawsze mam... Największą tremę mam. Żeby się przynajmniej raz chociaż nie pomylić, bo szczególnie jak już pan wójt Jakub Brunowicki powiedział, że szczególnie przy panu Henku to nie wolno tak... Trzeba ważyć słowa, żeby to... O, się nie stało, u. Lej, woda, proszę państwa, w Malinie. Wielkie brawa, przywitajmy zespół. Tak, z hałasem takim. Proszę państwa, z Pasikurowic to jest kawał drogi. To jest kawał drogi. No, przez pole. Na piechotę. Tam na
wesoła, będę się śmiała, bo ja od ciebie jesieńku słowa nie miała. Bo ja od ciebie jesieńku słowa nie miała. Ja cię, Kasieńko,
noc weseli, aż nocą przyjdzie ten, co zabrał serce me. Miłość tak silna jest, rozkruszy nawet skały. Gdy dwa są serduszka przy sobie tak blisko, bliziutko, że słychać jego bicie. Takie miłowanie jedyne na świecie. Pisarza,
i do wojska iść muszę. Długo pić papiery, dziewczyną spacery ja pozostawić muszę. Długo pić papiery, dziewczyną spacery ty pozostawić musisz. I ja jestem synem tkacza i do wojska iść muszę. Chodniki, dywany i te ładne panny ja pozostawić muszę. Chodniki, dywany i te ładne panny ty pozostawić musisz. Jestem syn organisty i do wojska iść muszę. Kościółek, organy mój Boże kochany ja pozostawić muszę. Kościółek, organy mój Boże kochany ty pozostawić musisz. Gdy chłopcy umierali, to jeszcze się pytali, czy na tamtym świecie, czy na tamtym świecie dziewczynki też będziecie. Czy na tamtym świecie, czy na tamtym świecie wy dziewczyny będziecie. Wielkie brawa. Proszę państwa. Wieczór zapada i ciemno się robi dookoła. Ja biorę gitarę i śpiewam piosenkę balona. Balona, paloma, ja słodką melodię tam płynie. Yeah.
Ale fajnie. Proszę Państwa, ja tak przez ramię zaglądałem i muszę Państwu powiedzieć, że tekst napisany chyba biesiadnie przy stołach, specjalnie dla Malinian. Wielkie brawa, proszę Państwa, z daleka Was, Pasikurowic. Lej woda, to co mi podobno najlepiej wychodzi. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy jeszcze pana wójta Jakuba Bronowickiego, wręczymy dla Lej Wody pamiątkowy dyplom. Pokazuję mikrofon, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy naszym sąsiadom. Przez pola to bardzo blisko, no, drogą to trzeba trochę pojeździć. No, tak się składa, że akurat nie mamy bezpośredniego połączenia, ale myślę, że serca nasze łączą się bardzo szybko przez ten kawałek i bardzo się cieszę, że możemy na was zawsze liczyć. Malin może na was liczyć i że jesteście z nami. Biegam, okazuje się, że przez poligon jak się biega, to się znajdzie żonę. Także uprzedzam tych, co pod warunkiem, biegają że się nie... po poligonie. Pod warunkiem, drogą, że... od pewnej gminie. Jest już rano, wstawać muszę, żegnaj, chyba jeszcze wrócę.
Teraz troszeczkę zwolnimy i walczyk. Zapraszamy Państwa do tańca. Ty moja dziewczyno. Się bawicie. Zapraszamy, teraz troszeczkę przyspieszamy. Jezioro, jezioro. Thank you.
Jasieńku, a ciebie, Jasieńku, za męża nie proszę. A ciebie, Jasieńku, a ciebie, Jasieńku, za męża nie proszę. Błagają o tobie. Na dom na Kasieńko, na dom na Kasieńko, gadają o tobie. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Jesteśmy tutaj po raz któryś z rzędu, wiesz, Malinianie nas już znają. A teraz zagramy wam piosenkę taką całkiem prawie nową, z nowej płyty, która niedługo się pojawi i nazywa się Tańcz, tańcz, miła tańcz. Tańcz, miła tańcz. Cały na te niebieskie migdały. O,
oczy ma czarne. O, jakie piękne są te nasze dziewczęta. Pięknie, kochani, troszeczkę zwolnijmy, aczkolwiek nie bardzo. I zaśpiewamy wam tam za górami. Kto potrafi, zaśpiewa z nami. Tak. Dziękujemy. Przyspieszamy. Hulaj, chłopcze, hulaj. Oh,
daj panienko śluby, mężatko rozwody. Teraźniejsza moda, dla chłopców wygoda, przebywać w tym domu, gdzie mężatka młoda. Na sam koniec, na specjalne życzenie dla Państwa, nasza sztandarowa piosenka Ławeczka. Zapraszamy do tańca. No to wiesz, od Ciebie zależy. No to jedziemy z ławeczką. Trzy dęby. Zapraszamy do zabawy! Teraz buzi daj, bo na ławeczce siedzimy czule.
młodzi randkę mieli, zabawiali się wesoło, tak jak dzieci na huśtawce. Nie jeden raz wspominali randkę z wolną na tej ławeczce, bo na ławeczce siedzi meczulek, ty mnie, ja ciebie zaraz przytulę. Księżyc nam świeci, że Państwa, dobrnęliśmy do końca. Dziękujemy. Żegna was zespół Trzy Dęby z Borówka. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność coroczną na naszym wydarzeniu w Malinie. Pozdrowienia dla Cześka, bo go nie widzę. Zawsze się była okazja, żeby się rzucić sobie na szyję. Aha, no w każdym razie ma przerwę, jeśli chodzi o występy. Dobrze, rozumiem. Tak, bardzo świetnie i pięknie dziękujemy Państwu. Chcemy jak zwykle co roku podziękować za Waszą obecność. Dziękuję Wam serdecznie. I na pamiątkę. Dajcie, Czesiu. A ja przypomnę Państwu, że pomimo, że to jest ostatni zespół w naszym powiatowym przeglądzie zespołów ludowych pod nazwą Śpiewające Wsie, to nie znaczy, że my kończymy imprezę. Zapraszamy na ciąg dalszy, skoro Trzy Dęby tak pięknie już rozgrzały temperaturę. To my zapraszamy za chwileczkę u Elektrogórale specjalnie dla...